Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 22 informacji przewodniczącej komisji problemowej. Czy ktoś z przewodniczących komisji problemowej chciałby zabrać głos? Nie. Pani zabierze głos. Proszę, proszę. Ja bym podziękować serdecznie panu przewodniczącemu za interwencję w sprawie urządzenia spółkami, bo już są tego spinaczkowego. Są spółka od producenta przysłane z rewersalią oryginalne, dwa spółka nikomu nic nie zagraża. Bardzo prosiłam, że ich od 2 lata o te spółka. W tej chwili są. Dzięki panu przewodniczącemu. Dziękuję również, bo mamy katalog budowy, jakie oddano możemy przeprowadzać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś przewodniczący komisji problemowej chciał zabrać głos? Pan Michał Franz, proszę. Nie będę odczytywał tylko dołożenie poszczególnych planów, ale proszę radnych z poszczególnych okręgów o przekazywanie dalej tej informacji i powierzenie plakatów. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy jeszcze w informacji przewodniczący ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z czym przechodzimy do informacji zarządu. Proszę Państwa, w informacjach zarządu już mówiłem o tym, że podjęliśmy uchwałę opiniującą pozytywnie propozycję utworzenia zespołu przedszkolnego w szkole podstawowej nr 52. To jest jedna informacja. Zaopiniowaliśmy również na podstawie upoważnienia pozytywnie projekt budowy Zatoki Postępowej wraz z uwolnieniem oświetleniem się szansą kolidującym uzbrojenia Przypasowskiego. Chodzi o partię oczywiście. Kolejny temat, aby Państwo zaopiniowali mi tym razem negatywnie ustawienie warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Lema. I też zarząd, jako zarząd wnieśliśmy, ale tutaj dziękuję komisji za gospodarowanie przestrzennego, bo wspólnie z komisją wypracowaliśmy te wnioski na podstawie położenia wnioski do studium warunków w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta, za uchwały, do dyspozycji, jeśli się wie Państwo, zawsze wspinać. Płynęły do nas podziękowania, ale to nie inne Ligi Obrony Kraju, za wsparcie zawodu wodnego, czy Ligi Obrony Kraju 13, 18, 13. Proszę się informuje, że dyrektor szkoły nr 156 zaprasza na spotkanie w sali multimedialnej stacji Kupa dnia 27 listopada o 20.00 o godzinie 17.00. Pani proszę na Pokażę tą całą salę, jak ona wygląda, to będzie takie krótkie spotkanie i będzie można zobaczyć szkołę. No i co zostało zrobione z pieniędzy, które Rada przeznaczyła. Kiedy? Ale jak do tego przyjdziemy do tego? To jest szkoła 156. Aha, szkoła 156. 27 o godzinie 17.30. Pani dyrektor się z tym zaprasza, to to jest takie dobrowolne, podobne na jakąś kawę, czy drodzy początkowe. No, ja na kawę moją. Także pan dyrektor, ja w imieniu pani dyrektor serdecznie wszystkich zapraszam, bo warto zobaczyć tą szkołę, będzie raz dni otwarte szkoły akurat, a za tydzień pani dyrektor chce z tym razem pokazać.
jeść do wiadu w domu. Tak. Proszę Państwa, bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli i pomagali w organizacji kolejnego koncertu Nowaku, która właśnie odbył się. Przepraszam, pana Zbigniewa nie było, rozumiem, tak? Przepraszam, wszystkim nie dałem radę, bo jest to rodzinie. Drodzy Państwo, serdecznie też dziękuję wszystkim za udział we wczorajszym spotkaniu w sprawie szkoły podstawowej 52 lat. Nie możemy popadać w naszym czuwaniu, kiedy przedszkolny jest tak wielka praca. Być może dyrekcja szkoły, i chyba najprawdopodobniej tak było, nie miała świadomości, że my o tych wszystkich problemach wiemy i że czas najwyższy, żeby się zmienić. Trzeba to pilotować. To jest szczególna prośba do przewodniczącego Komisji Edukacji, bo nie było to wczoraj na spotkaniu. No nie dałem pracy. Tak, ustaliliśmy, że dyrekcja szkoły przedstawi projekt programu naprawczego dla Komisji Edukacji. Radni będą się tym zajmować, co nie z rodzicami, bo faktycznie trzeba odsunąć całkowicie groźbę likwidacji, nie tylko oddalić w czasie. I dziękuję wszystkim, bo tam osobiście było to bardzo spotkanie, no bo musieliśmy tutaj to też sobie wprost powiedzieć, że też radni tutaj zabierali głos i mówili zdecydowanie, no bo o problemach trzeba mówić zdecydowanie. Drodzy Państwo, trzy członkowie informacji zarządu, którzy nas nie ma, przechodzimy do kolejnego do sprawy bieżącej. Sprawę bieżących pan Marek teraz. Ja dbając o nasze pieniądze, bardzo bym prosił, że tyle radnych jest wszystkich, mogą ich nie zauważyć. Od paru dni już się tu najmniej przekręcony jest kraj PiSu Rażby. Trzeba zmienić. Jak zostawimy wodę na piątek, sobotę, niedzielę i uczyna przyjdzie zauważyć w poniedziałek, jest godzina w tej chwili 9:20, ale mam bardzo chwilną sprawę i chciałbym, żebyście Państwo wysłuchali z zrozumieniem, bo to jest sprawa, która dotyczy 10 ludzi. Sprawa jest życia, ale nie to nie jest lęku, tym razem na szczęście, ale to jest jego punktu lotniczego. Sprawa jest, proszę Państwa, wyjątkowo poważna, ponieważ zabrano nam autobus z listocznej 202 i ja chciałem, proszę Państwa, zmobilizować wszystkich naszych radnych z drugiego punktu lotniczego. Pozwoliłem sobie na chwilę takie pismo, ja sobie to pismo przeczytam, to jest chwila, moment. Mieszkańcy osiedla Gminopunku Lotniczego i Rady Gminy 14 Cieszymy w sprawie przywrócenia autobusu linii 142 na poprzednią trasę. My, mieszkańcy osiedla Gminopunku Lotniczego i Rady Gminy 14 Cieszymy, zwracamy się do wszystkich instytucji, które mają wpływ na decyzję o przywróceniu autobusu linii 142 na poprzednią trasę. Na osiedlu Gminopunku Lotniczego mieszkają osoby, które pracowały i pracują w kombinacie metalurgicznym i tą linią dojeżdżały do pracy. Osoby starsze na rentach i emeryturach korzystają z opieki medycznej w szpitalu przy ulicy Ujazdek, mają utrudniony dojazd, a kilkakrotne przesiadki są dla nich dużym utrudnieniem. Ludzie młodzi dojeżdżający do placówek oświatowych również napotykają na wiele utrudnień w dojeżdżaniu do szkół. Autobus linii 142 łączył Wzgórza Krzesławickie z cmentarzem w Batowicach. W chwili obecnej dojazd do cmentarza w Batowicach z drugiego punktu lotniczego jest niemożliwy. Dla nas, mieszkańców osiedla drugiego punktu lotniczego, linia 142 jest linią strategiczną w ruchu komunikacji publicznej. Dlatego też zwracamy się o jej przywrócenie na poprzednią trasę. Proszę Państwa, ja bym bardzo prosił, ja tutaj tak sobie popatrzyłem, jest nas 10 osób z drugiego punktu lotniczego, jest 10 osób, odbiłem to 10 razy. Ja chciałem Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Odbiłem to 10 razy, żeby takie przewodnie pismo każdy przy sobie miał. Również odbiłem takie listy do zbierania podpisów. Zatytułowana jest to lista, lista podpisów mieszkańców osiedla drugiego punktu lotniczego popierających przywrócenie z poprzedniej linii. To jest lista do zbierania podpisów i mam też taką listę, lista podpisów radnych gminy Trzeciny. Ja bym prosił, żeby Państwo byli uprzejmi, jeżeli ktoś z Państwa popiera tą inicjatywę, żeby Państwo mi podpisali. To znaczy, to ja się zwykle, prawda, piszę imię, nazwisko, adres, PESEL i podpis. Ja to puszczę. Jest, my podpisaliśmy, Państwo, ale to jest pan przewodniczący, że tak się wyrażę,
tej chwili wyraził, że tak powiem, mi tutaj taką pomoc w załatwieniu tej sprawy i nadzorowała to będzie dzielnica nasza tutaj. Chodzi mi o zebranie jak największej ilości podpisów w tym temacie. Proszę Państwa, to naprawdę nie jest śmieszne, to jest tragiczne, jak ja widzę, jak facet z balkonikiem, proszę Państwa, z bloku numer 13 zapierdicza na dworze Krzyżyński. Przepraszam, idzie na dworzec Krzyżyński 45 minut w śniegu, żeby mógł do rodziny dojechać gdzieś tam, prawda, gdzie potrzebuje dojechać. To jest, proszę Państwa, tragedia. Ja nie wiem, kto myśli, za te nasze pieniądze urzędnicy pracują. Nie wiem, czy oni przechodzą badania psychiatryczne na tych stanowiskach, bo są, proszę Państwa, badania okresowe. Ja bym prosił, żeby takie badania psychiatryczne były włączone dla urzędników, bo ja nie wiem, czy oni mają rozum, czy po prostu rozumu nie posiadają. Bo jeżeli urzędnik nie posiada rozumu, no to nie powinna ze sobą współpracować. I teraz powiem szczerze tak. Teraz proszę Państwa, powiem następną sprawę. Proszę Państwa, jest taka sprawa. Jeżeli na przykład, nie wiem, czy to się uda załatwić, czy się nie uda. Nie wiem, czy to się uda załatwić, czy nie, bo nic nie wiem. Ale powiem Państwu, że jeżeli się nam to uda załatwić, to ja uważam, że to jest farsa. To jest po prostu farsa. Bo musimy uruchomić ludzi, musimy się uruchomić, ludzi uruchomić, żeby jednego durnia, który nie przed tej decyzji nie przemyślał, musimy zbierać i będzie to dla nas kolejny sukces. Jaki to sukces? To jest wstyd, że tacy ludzie pracują i zajmują miejsca w urzędach i nie uruchamiają nas. Tyle na ten temat. Dziękuję. Pani Ania Brytniak, proszę Pani Bożenka Stanek. Proszę. Ja zastanawiam się przez cały właściwie grudzień, styczeń i wówczas rozmawiałam z przewodniczącym i w dalszym ciągu to analizuję, bo na takich zasadach właśnie pracować, o jakich Pan mówi. Ale ja, oczywiście zaczepiają mnie ludzie, ponieważ ja mieszkam na osiedlu Dywizjonu, jest w bloku 8, to też bardzo dużo ludzi korzystało z tego autobusu. Taka argumentacja, jak właśnie połączenia między cmentarzami i tak dalej te potrzeby istnieją, ale jest kwestia taka, że wobec tej sytuacji, że w ogóle zwyciężył taki projekt, żeby jednak, że to musi być w mieście ten system przesiadkowy, tak, bo z tego wynikają jakieś tam oszczędności, oczywiście kosztem ludzi, którzy muszą czekać na tych przystankach jak najbardziej, to jest dość drogie, dużo droższe, to też pewnie to też mają na celu, ale cośmy dostali zamian, bo analiza jest taka, proszę Państwa, że tam, bo faktycznie jest tak, że autobus 142 na jakimś tam odcinku 5 przystanków nie pokrywa się ze 129, a tak newralgicznie dotyczy to 4 przystanków. I my jako mieszkańcy tej części, czyli dzielnicy, myśmy dostali dwa autobusy, 429 i 439 i mamy teraz połączenia z centrum, możemy na Tarnowiejską dojechać i gdzie się chce. Także argumentów nie jest za wiele, jest najważniejszym argumentem jest właśnie to, że tych cmentarzy i że do kombinatu nikt nie może dojechać. I tutaj jest ten słaby punkt i w poprzedniej maszynizacji w wariantach W1 też mieli jakiś taki podkwadrat jeden autobus. Także faktycznie ta tendencja była utrzymana, jak również była tendencja utrzymana, żeby na Zabłocie, bo uczelnie pana prezydenta też był autobus. Jest tam ludzi wciąż, ale czy więcej zrobimy, to ja przyszła we wtorek panie przewodniczący, panie prezydent, i byśmy się zastanowili, jakich argumentów rzeczy, które mogą odnieść skutek.
Jak najbardziej. Pani Janiu, to mówmy się tak, Pani Bożanie, u Pani Jania, to chciałby wcześniej zrealizować na ten problem. Oczywiście, że tak. Dwa miesiące temu. Gdybyśmy się spotkali w poniedziałek, gdybyśmy się zastanowili, jak przeprowadzić. Poniedziałek czy wtorek? Albo wtorek przed zarządem. Wtorek przed zarządem. Mówię na telefon, to jest ogromnie. To te argumenty, co tutaj są, to są nieradne prawdy, Panie. Ja wiem, że Pani zaświadczyła. To jest jedna sława, jak Pani ile tych ludzi jest? A Pani Orzeczu. Ile Pani zbierze do tego? Ja to powiem, ale więcej tego nie jest. Jeszcze jedną uwagę. Panie Bogdanie, bo już zbliżamy się, ja tylko powiem, że nie będę wybierać konfliktów przy wyborach, więc można sobie ręce. No. Organizujemy corocznie tą akcję. Ja no, w pewnym sensie koordynuję tutaj też Tornale Pomaga. Kwestia jest tego rodzaju, że 25 będą, bo będzie każdy z mieszkańców mógł złożyć list. W tym roku akcja jest większym naciskiem na to, żeby jednak coraz więcej ludzi przesuwało, więc te szkolenia tu się będą odbywać. I będzie oczywiście, będą plakaty dostarczone, będą one sterowane, żebyście Państwo do swojego kraju mogli przyjść. No i żebyście tego pilnowali, żeby jednak ten nawyk był, żeby ludzie przychodzili. Tak samo też będzie akcja szeroko prowadzona na temat, no taka aprobująca płacenia podatków no, w Krakowie, więc to będą takie my powinni w tym roku do tego przystąpić i ja też te takie przygotuję dla Pana Przewodniczącego i myślę, że Państwo się włączą. Bo ja też ulogi nawet najmniej. Tym bardziej, że Naczelnik Urzędu Skarbowego mówił, że, no, że jeżeli my się zdecydujemy na to, to oni będą pracowników dawać. Dziękuję bardzo, Przewodniczący Komisji Zdrowia, zgłasza się czy macha czy nie? Nie, zgłaszam się do ważne. Szanowny Zarządzie, bardzo proszę, zresztą po raz kolejny o interwencję w sprawie notorycznie nieodśnieżonego chodnika. Chodzi mi o chodnik wzdłuż w tej ulicy Braci Schindlerów, o ten ostatni odcinek prowadzący podwórkę do Alei Generała Andersa, tutaj od ulicy Włodarczyka. To jest, ja w zasadzie regularnie co roku o to proszę. Cały chodnik jest ładnie odśnieżony, za wyjątkiem tego ostatniego fragmentu, po prostu nie wiem, czy on ma właściciela, no trudno tak naprawdę znaleźć. Natomiast ja już o to prosiłem na pewno rok temu. Chyba, ona... Pani Moksa dzisiaj odśnieżała przez dzielnicę. A tutaj nikt nie przygotował. Ale nie przygotowali. Ten brakujący kontener na śmieci, to nie umiałam tylko po prostu wytłumaczyć, bo normalnie się podaje ulica. Ja muszę powiedzieć, że to jest prosto padła do Marii Dąbrowskiej, że biegnie do Biedronu i że tylko wytłumaczy. No to takie tłumaczenie. No to jest naprawdę bardzo potrzebne. Dlatego powiedziałam, że to jest sprawa. Ale gdyby nie było, to może damy naszego proboszcza, byłego proboszcza Nie widzę, przechodzimy do naszych programów.